Ogromne zmiany czekają Sieradzkie Centrum Kultury. Niebawem zakończy się tam remont holu Teatru Miejskiego, a już w przyszłym miesiącu rozpocznie się rozbudowa centrum. Inwestycja za ponad 18 milionów złotych. Sieradzanie są przekonani, że te działania są bardzo potrzebne. Myślę, że dobrze. No, lepiej będzie, jak będzie więcej miejsca, tym bardziej dla dzieci, dla mieszkańców, bo i dorośli będą mieli dla siebie rozrywkę i młodzież dla siebie rozrywkę, także pasowałoby, żeby też galeria sztuki do tego dołączyła. Byłoby o wiele więcej tej kultury w jednym miejscu. Chodzę jak mam czas, to oczywiście chodzę do kina, chodzę na różne rzeczy, także na pewno skorzystam. Miejsce do wystaw będzie na odnowionym holu i w rozbudowanej części Sieradzkiego Centrum Kultury. Co jeszcze? Obiekt, który będzie po lewej stronie teatru. Będzie to sala, przede wszystkim sala kinowa lub wielozadaniowa. Będzie można tam również robić inne imprezy. Będzie bardzo duży zadaszony hol. W zasadzie jest to patio, które będzie zagospodarowane z podwórka. Będą również sale dla pracy środowiskowej. Będzie studio, będą pracownie plastyczne, będą takie salki konferencyjne. Będą generalnie, będzie przestrzeń, w której będą mogli sieradzanie sobie prowadzić swoją działalność kulturalną, artystyczną. To duże wydarzenie dla mieszkańców Sieradza. Kamienica przy ulicy Warszawskiej 5 zostanie przebudowana na Sieradzkie Centrum Kultury. Łączna wartość tego projektu to ponad 18 milionów złotych, z tego 14 milionów 500 tysięcy pochodzi z rządowego wsparcia. To jest pierwszy etap Polskiego Ładu. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Sieradzki przedsiębiorca będzie to realizował i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 lat sieradzanie dostaną całkiem nowe Sieradzkie Centrum Kultury. To już za 2 lata. Prace przygotowawcze rozpoczną się w październiku od rozbiórki części starej kamienicy przy ulicy Warszawskiej. Tymczasem za 600 tysięcy złotych trwa remont holu Teatru Miejskiego. Będzie tam więcej miejsca, przebudowane zostaną toalety, będzie nowy sufit i oświetlenie. Kiedy koniec tego remontu? W granicach kilkunastu dni powinniśmy zakończyć wszystkie roboty. I cóż, w październiku ruszamy z całym programem naszym kulturalnym, który mamy do zaoferowania. A to m.in. koncerty Michała Bajora i zespołu Raz, Dwa, Trzy.